Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić plecionkę z tasiemki. Film nagrałam na prośbę widzów. Szczegółową listę wszystkich potrzebnych przedmiotów znajdziecie w opisie tego filmu. Najpierw składam koniec tasiemki. W oczku umieszczam drugą, również złożoną tasiemkę. W następnym oczku umieszczam kolejną pętelkę. Zaciskam tasiemkę. Zszywam początek, by plecionka się nie rozkręciła. W pętelkę wkładam kolejną złożoną tasiemkę. Zaciskam pętelkę. Wkładam w siebie pętelki na zmianę. Raz jeden, raz drugi kolor. Za każdym razem zaciskam tasiemkę. Kontynuuję wyplatanie, aż uznam, że długość plecionki mi odpowiada. Teraz końce tasiemki składam. Całość zszywam. Odcinam tasiemkę i opalam jej końce. Teraz pokażę Wam, co możecie zrobić z takiej plecionki. Zszywam końce, tworząc bransoletkę. Do plecionki przyszywam guzik. Wyciągam jedną z tasiemek, tworząc zapięcie. W taki sposób mam gustowny czoker. Plecionką można też ozdobić zwykłą, plastikową opaskę. Z plecionki możecie też zrobić kokardkę. Wystarczy złożyć plecionkę i przewiązać przez środek. Taką kokardkę można przykleić do bazy spinki. I gotowe! Plecionka wygląda bardzo efektownie. Możecie z niej wyczarować masę ozdób, na przykład bransoletki, opaski czy chokery. Możecie jej też użyć na dekoracji różnych przedmiotów, na przykład pudełek, słoików czy doniczek. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Pozdrawiam! Pa, pa!